Siema, dzisiaj upał u nas straszny, ponad 30 stopni. My lecimy na godziębę na kołach, ładami. Ekipa już przyjechała. Czekamy jeszcze na Pawła, czyli nowy raptor w ekipie. Cześć, dziadek! Siema, ekipa! Gorąco. Gorąco, a jak ty chciałeś? Widzę, że nie możesz się doczekać do jazdy. Gorąco jest. Siema. Siema. Kuba. No. O, kod jest. Maciek. Jesteś, leżysz tu, czekasz za nami. Maciek. Ojej. Ojej, co się dzieje? Co się stało? Co się stało? No powiedz, co się stało? Głodny jesteś? Oj, ty to pieszczoch jesteś, jak chły jakie masz, wielkie. Jesteś morderca, nie? Ostatnio dwa bażanty przyniósł i kreta. O, z domu kask wziąłeś? No. Czy jakaś gruba ekipa przyjeżdża do nas? Nie. Tu? Czy na godziębę? Oj, dzisiaj będzie gorąco na godziębie. Strasznie. Gdzie jest mój kład? Tu jest mój kład. Bierzemy cebulę i bierzemy raptora. No już idę, Maciek. Już idę. No chodź. Chodź, idziemy. Dalej. Ja się zaraz przebieram, ale dzisiaj będziemy się pocić. Ja nie mogę. To będzie koks dzisiaj. Nie, ty jesteś naprowadzający. No bez ciebie byśmy sobie rady nie dali. Tymi takimi latarkami. Tu, tak. Tylko patrz na koło. Nie? Uważaj na Italjeta. Raptor jak poważnie wygląda. Nie? Fajnie wygląda z tymi lampami. Fajnie, nawet jak nie zapalone, nie? To są zupełnie inne niż tamte. Tamte takie mleczne były. Dobra, byki. Przebierantus. Przebierantus? A ja? Co kombinujesz? Kiedy co? Kiedy co? No bo tata miał jeździć. Czym? No, motorem. Tym? No. Co dzisiaj, jak wrócimy? No. Tak? Zobaczymy, no. O której wrócimy. O, szybko wrócimy. To lecimy! Co się stało? No to Kuba będzie ci zmieniał. Nagrodę? No. No przecież. Dobra. Przedręć? Luz trzeba. Tomek ma za duże buty i nie może biegów zmieniać. Ale mi też w tych butach się niewygodnie jeździ, jak we dwójkę. Samemu tak, ale jak z młodym to jadę w tych, bo tak to nie czuję w ogóle ten ciągnik. To dzisiaj Paweł pierwsze podjazdy. No i sadzisz. Tam ten tor. I tor, no.
Dobry. Ile wyciągnie? Ten? No około 200. Taki szybki to ile to jest pojemność? 700. 700? Silnik od motocykla. A tamte mniejsze? Tamte jest 500 pojemność. 500. A tamten? A tamten 700 też. A pana ile pociągnie? A my tak do 70, a tak 60 jadę. A to jest 50. A, 50. Tak. Nie było innych, a mnie tam w tym wieku to niepotrzebny mi. No, no, no. A wygląda na 125. Tak. Duże koła ma, to tak idzie ładnie. No. 1,6 na 100 bierze paliwa. Ujocie. No to ekonomiczny bardzo. No, 10 litrów jak wleje, to kochany 700 km bierze. Ojej, na te czasy super sprzęt. Tak, to tam do mnie. A już mam 71 lat, to tam na co mi tam? Do Gniewkowa, tu pojadę. Ile taki kosztuje to? Ojej, między 40 a 50 tysięcy. Ojej. Te to są drogie. Ale są tańsze. No są. No mój zięciu ma kłada też 600, mo nie? Tylko że ma te koła większe. Aha. To on tak do stówy tylko leci, tylko on tak je w góry jechać gdzieś na piochy, o to idzie. No my też na piachy jedziemy. A on na kardan mo? Nie, na łańcuch. Nie, na łańcuch. A tamty na kardan mo, na wałek. Aha. To taki przeprawowy bardziej tak, ma. Tak. O tak, pociągnąć coś, to musi. A, no tak. To co, to szerokości życzę. No. Jedziemy. Na razie. Na razie, ja, cześć. Czołem. Sympatyczny pan. 1,6 na 100 km pali. 50. Nawet nie spytałem, jaki to sprzęt. Myślę, że to jakiś inny. Dobrze, a my dalej lecimy na żwirownię. W sumie z tych naszych trzech kładów to teraz Pawła najlepiej gada. Pierwszy Paweł, potem Tomek, mój na końcu.